Bieg adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Mimo kapryśnej pogody, tegoroczna edycja przyciągnęła rekordową liczbę uczestników, a do pokonania mieli nie tylko sam dystans, bowiem był to bieg z przeszkodami. Przygotowaliśmy dla dzieciaków, tak, tutaj właśnie widać biała brama startowa biegu Runaway. Jest tam, tam się rozpocznie start dla najmłodszych. Do pokonania dzieciaki mają się około 20 przeszkód. Są przeszkody, jak widzimy, i techniczne, i sprawnościowe, i są tak zwane wilcze doły, czyli jest błoto, jest zabawa, jest woda. Jest pogoda, co prawda dzisiaj taka kapryśna, ale już wychodzi słońce, będzie fajnie i najważniejsze, żeby każde dziecko było zwycięzcą na linii mety, otrzymuje medal i musi przybiec z trasy ubłocone i zadowolone z uśmiechem na twarzy. Podobno to jest to, co dzieci lubią najbardziej. Trochę rywalizacji, ale przede wszystkim dobra zabawa. Dziewczyno, jakie nastawienie na dzisiejszy bieg? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Myślę, że wygram. A skąd taka pewność? Bo na tamtych zawodach byłam druga. No dzisiaj się postaram, żeby była pierwsza. No to skoro masz już doświadczenie, to powiedz mi, to jest trudny bieg? Nie. No ale te przeszkody? Nie są za bardzo trudne. Się fajnie, bo można skakać, można wpaść do wody, albo pod strażą będziemy może przechodzić. No kurczę, i w ten sposób udało ci się koleżanka namówić też do startu? 11:20 tak. Rozpoczniemy tak. Imprezę. No i ty masz też takie pozytywne nastawienie? Tak. Koleżanka będzie mistrzynią, ty wicemistrzynią, czy odwrotnie? Będzie. Jak tak patrzysz na ten tor i widzisz przeszkody, myślisz, poradzisz sobie? Tak. A dużo biegasz? Tak. Lubisz tak po prostu aktywnie spędzać czas, tak? Tak. Życzę ci w takim razie powodzenia. Żebyś była pierwsza. Przed rozpoczęciem biegu trasę testował Tomasz Oślizło, mistrz Europy w biegach z przeszkodami. Ścianki, w ten sposób można pokonać. Jedna z kolejnych przeszkód, tutaj przejście dołem pod tą siatką niebieską. Spójrzcie na najpierwsze rozdział do strażacy, którzy będą pomagały na czatu. Tutaj mają te przeszkody. Na początek rozgrzewka i... Panie burmistrzu, frekwencja świadczy o tym, że mieszkańcy gminy cieszą się bardzo, że wracają duże, fajne wydarzenia do kalendarza imprez. No i dla organizatora, dla pana frekwencja to chyba wielka radość. No to jest to, o co chodzi, bo to robimy nie dla siebie, tylko właśnie dla mieszkańców, a przede wszystkim dla tych najmniejszych mieszkańców. Przypomnę tylko, że w pierwszej edycji 500 osób, no to było takie wyczekiwanie, co zaproponujemy, a okazało się, że trafiliśmy, bo dzisiaj już mamy 800 uczestników. Ta radość zmęczonych, tych najmłodszych, ale wbiegających, mówi to samo za siebie, to po prostu jest to, co trzeba robić. Do tego jeszcze wiele innych atrakcji, także i młodsi, i starsi się tutaj nie nudzą, a obserwując rodziców, sama pani widzi też ich ogromną radość, a co niektórzy są bardziej zmęczeni,
bardziej na mecie niż ich najmniejsi właśnie nasi milusińscy, ale to też o to chodzi. To ma być rozrywka dla całej rodziny. Dzieci są czymś dla nas najważniejszym i uważam, że dzisiaj coś, co jest najważniejsze dla nich, to jest sport. Emocje w sporcie to jest coś, wartość dodana dla wszystkich, dla rodziców. Jesteśmy szczęśliwi, jak dzieci wychodzą z domu, także dla nas to jest coś, co jest najważniejsze i chcemy to rozwijać. Sport bardzo ważny, potwierdza dowódca Sieradzkiej Jednostki Wojskowej. A zamiłowanie do aktywności fizycznej warto pielęgnować od najmłodszych lat, bo przecież sprawność fizyczna to podstawa służby wojskowej. Panie pułkowniku, poza sportowcami, którzy uprawiają tę dyscyplinę sportu, biegi właśnie, no to chyba dla żołnierzy to jest chleb powszedni, prawda? No tak, w tym roku również jest egzamin z WF-u, więc biegi dla żołnierzy to podstawa, ale ci żołnierze to rosną dopiero tutaj, to są przyszli żołnierze, stawiają swoje pierwsze kroki i naprawdę walczą. Z tych dzieciaków będą porządni żołnierze. Niewykluczone. Aby dodatkowo przybliżyć uczestnikom specyfikę służby w Sieradzkiej 15, przy stadionie stanął sprzęt teleinformatyczny, a nawet kołowy transporter opancerzony Rosomak. Można było też spróbować żołnierskiej grochówki i obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu kobiet żołnierzy. Wisienka na torcie. Ogromne brawa dla dziewczyn. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia Sieradzu przeprowadza wystrzały strzały honorowe. Co za adrenalina, co za emocje. Takie rzeczy tylko w Błaszkach. Na scenie zaprezentowali się także wychowankowie Centrum Kultury w Błaszkach. Podczas wydarzenia można było również wspomóc zbiórkę na rzecz Jagódki, chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Jest fajnie, pieniążki wędrują do puszeczki, także zasilamy tutaj konto Jagódki jak najbardziej na plus. Ludzie są bardzo hojni, także tutaj no, jesteśmy mile zaskoczeni, mimo takiej pogody, jaka tutaj nas zastała. Idzie to do przodu, tutaj dowozimy też jeszcze zabawki, bo tutaj nam fajnie to wszystko schodzi. Także mam nadzieję, że z końcem imprezy puszki będą pełne. Uśmiech na mecie? Bezcenny. Nawet jeśli czas nie najlepszy, jeśli odezwało się zmęczenie, to można było się sprawdzić. Często z pomocną dłonią mamy i taty. Jednym zdaniem przyjemnie spędzić czas z najbliższymi i rówieśnikami. A odważny start? No już za samą odwagę należał się medal.